Buongiorno, buongiorno. Dzisiaj odpuszczamy sobie plażę. Pogoda jest, powiedzmy, taka w kratkę i jedziemy gdzie? La Reggia, a Caserta. A Caserta. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać tam dosyć dużo fajnego materiału. A zaraz przekonacie się też, co to za miejsce i dlaczego warto tam pojechać. Zatrzymaliśmy się teraz w restauracji, żeby coś zjeść i będziemy zamawiać standardowo pizzę. Ja biorę marinarę, a Massimo... Prosciutto e funghi. Prosciutto e funghi non ci sta. Capricciosa. C'è prosciutto e funghi. Questa. Prosciutto sì, prosciutto e funghi. My już w domku, więc czas pokazać Wam nasze dzisiejsze zakupy. To może sobie odpuszczę, ponieważ tutaj są koszulki Maxa, a tutaj są moje zakupy. I co takiego kupiłam? Koszulka. Zaraz zobaczymy. Ona jest w takim zielonym, pistacjowym kolorze. Widzę, że kamera go nawet dobrze nie oddaje. Z takiego cieniutkiego materiału w kropeczki na ramionczkach. Proszę bardzo. I dwie bokserki. O. Zwykłe, proste bokserki. Też z takiego fajnego, cienkiego materiału. I to są zakupy z Intimissimi. Natomiast tutaj mam polo i kupiłam sobie dwie rzeczy. Pierwsza to jest polóweczka w przepięknym czerwonym kolorze w rozmiarze S z takimi oto złotymi dodatkami. Złote guziczki, widzicie? I napis tutaj, haft, tak się prezentuje. Natomiast druga rzecz, już z myślą o nadchodzącej jesieni, to jest koszula.
proszę bardzo. Z długim rękawem. Też ma guziczki. I ona jest z takiego grubszego, miękkiego materiału. I tak prezentują się dzisiejsze zakupy. Muszę powiedzieć, że całkiem udane i w bardzo dobrych cenach. There's an obvious end to this game we're playing. I see nothing, you say nothing, and nobody wins. Bardzo proszę, poranne zbiory z naszego ogródka. Buongiorno, buongiorno, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj już ostatni dzień naszej włoskiej wakacyjnej przygody. Witam, witam, dzień dobry. No, przypomniało ci się. Nie zapomniało. No właśnie, słuchajcie, jedziemy w tej chwili na Baja Domizia odwiedzić siostrę Massimo. Plażę. Tak, na kolejną plażę i tam dzisiaj właśnie spędzimy ostatni dzień. Koniec wakacji. Koniec wakacji. Requires no translation. Here I am once again. Bri, briciola, che fai, piccola? Ciao, hey. Coccolona. Ostatni przystanek na dziś. Wspólna rodzinna kolacja, a potem wracamy do willi, pakujemy się i wracamy do domku. I say nothing, you say nothing, and nobody wins.